Kompestacja. Startujemy kontestację. Wita Kamil Cebulski z tej strony, czyli Jędrzejów jeszcze. I z drugiej strony mamy Adama. Cześć Adamie. Cześć Kamilu, witaj. No, dzisiaj rozmawiamy z Adamem z Skierniewice, z tego co pamiętam, tak? Tak, Skierniewice, co prawda nie ma tu wielkiego zespołu piłkarskiego, no ale być może kiedyś będzie. Okej, dlaczego piłkarskiego? Bo ja tutaj jeszcze nie zdradziłem, bo dzisiaj rozmawiamy z Adamem, który jest menadżerem piłkarskim. Można tak w sumie? Tak, menadżerem do spraw piłkarzy. Rok temu zdałem egzamin w PZPN i uzyskałem licencję FIFA menadżera do spraw piłkarzy. No i co? I opiekujesz się piłkarzami i załatwiasz im kontrakty, wysyłasz, pla, 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 pla. No tak to z grubsza można powiedzieć, tak to wygląda. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby młodzi piłkarze, którzy rzeczywiście są utalentowani, żeby mieli jakąś szansę rozwijania swojej kariery, no i grania, tym bardziej, że w Polsce to z tym jest różnie, nie tylko w sporcie, ale i w innych dziedzinach. Nie zawsze ten, kto ma, że tak powiem, duże umiejętności, no, inne cechy, dobre przygotowanie, także no, jakieś inne predyspozycje, nie zawsze ten ma szansę, żeby się gdzieś wybić czy zrobić karierę. Dobra, to także... teraz Adamie, mam bardzo trudne zadanie, bo muszę, znaczy, no, twoją stronę bym chciał powiedzieć, a to strasznie będzie przez radio powiedzieć, bo to jest z angielskiego wszystko, moi drodzy. Zajrzyjcie na taką stronę sportcareervision.com, czyli sport, kariera, wizja, tak? Tak. To jest może coś takiego, wizja kariery w sporcie, o, tak by to może na polski. A strona jest w trzech językach, polskim, angielskim i francuskim. No, więc tam najwięcej błędów to pewnie znajdziecie we francuskim języku, jak ktoś się dobrze zna, no ale to tak powiedzmy, da się to wszystko przeczytać i zrozumieć. No, więc sobie możecie zajrzeć, poczytać trochę o tym, czym się Adam zajmuje, no i możecie dzwonić 222-195-321 zawsze. Czekamy na telefony, będzie ciekawie, jak nie tylko ja będę chciał od Adama wyciągnąć informacje o sporcie, o byciu menadżerem, o PZPN-ie i o wielu, wielu innych rzeczach. No to słuchaj, Adamie, skąd w ogóle taki pomysł, żeby zająć się takim menadżerowaniem? No bo no jest to nisza w tym kraju. No jest nisza, chociaż nie tak do końca. Do tej pory jest licencjonowanych menadżerów w naszym kraju, to znaczy tych, którzy zdali egzamin. Jest taka lista FIFA, menadżerów w ogóle z całego świata, ze wszystkich krajów i w Polsce jest ich teraz około 70. Ilu z nich utrzymuje się tylko z tego? A podejrzewam, że dokładnej liczby to nie powiem, ale podejrzewam, że około 30-40, a reszta to jest tak, można powiedzieć, nieaktywnych w ogóle. Dlatego, no. Że no z różnych powodów prawdopodobnie, ale jeżeli chodzi o zrobienie, że tak powiem, szybkich pieniędzy, czy dorobienie się tutaj w dość krótkim czasie, no to być może niektórzy, ci co byli na to nastawieni, to chyba się przekonali, że to nie jest tak łatwo. Generalnie można powiedzieć, że to trzeba być nastawionym na to, żeby pomagać tym młodym piłkarzom, a przy okazji być może jak się uda jakiś talent znaleźć i wypromować, no to wtedy będą jakieś pieniądze z tego. Czyli co, to bardziej hobby? No bo rozumiesz, jak się tym zajmujesz, no to liczysz na pieniądze. Tak. Hobby, tak, w dużej części to jest hobby, zamiłowanie do piłki nożnej. To też. I także można powiedzieć, że teraz no, zajmuję się tym, co lubię i kiedyś jeździłem zawsze na mecze, tak sobie oglądałem, a teraz przy okazji jeżdżę i oglądam i szukam młodych i utalentowanych piłkarzy i jak jeszcze będę mógł im pomóc, no to będzie już całkowity sukces. A pieniądze ewentualnie przyjdą z czasem. Ale co, byłeś jakimś kiedyś piłkarzem, działaczem, czy nie, jak? Działaczem to może tak, działaczem to może chciałem być, bo większość u nas to by chciała być działaczami, a szczególnie sportowymi, bo to wiadomo, i apanaże dość wysokie i zaszczyty, ale nie teraz tak bardziej poważnie, to grałem kiedyś trochę jak to na wsi, taką piłkę gdzieś tam na wiejskim boisku, ale tak, żeby być poważnym piłkarzem, to nie. Nie, ale co, nie miałeś takich ambicji, czy po prostu się nie udało?
Może tak, że tak powiem, nie widziałem w sobie talentu piłkarza, nie? Jasne, sprawa. Bardziej bym nastawiony na, że tak powiem, na naukę. I widziałem, no nie widziałem u siebie możliwości zrobienia kariery jako piłkarz. No to właśnie w tamtym wieku, jak grałeś jako nastolatek, no to kim się widziałeś w przyszłości? No to było tak, wiesz, ewentualnie, no różne miałem pomysły na życie. Nawet nie wiedziałem, przede wszystkim to tak, nie myślałem o tym, że będę kiedyś przedsiębiorcą, czy w ogóle założę jakąś firmę, nie? Bo dla mnie to było jeszcze w tamtych czasach, w latach 70. czy tam 80. No to w ogóle to było mało wyobrażalna rzecz, żeby tam ktoś miał jakąś firmę, czy ktoś robił jakiś interes. Tam można było jakieś gdzieś mieć jakoś, wiesz, jak to, te tak zwane szczęki, czy tam handlować jakąś pietruszką, czy tam szalikami, nie? No i tam się nie, czy tam dolarami wtedy, albo jakąś walutą inną. No i na tym się tam dorabiali, co niektórzy nie, ale to dla mnie, że tak powiem, to było... Ja przede wszystkim no, chciałem trochę iść na studia i zrobić jakieś studia, skończyć jedne, czy może nawet może drugie, nie? No a i potem... gdzie poszedłeś, co skończyłeś? No słuchaj, to tak generalnie to... Boże, od początku, tak? No właśnie, od początku, kto no karierę, tak? To poszedłem na studia takie, no, które lubiłem, który przedmiot mnie interesował w szkole średniej, była to geografia, ale no niestety, że tak powiem, po pół roku no, zastanowiłem się, co ja będę robił po tej geografii i nie bardzo uśmiechało mi się, by zostać nauczycielem gdzieś w szkole i uczyć geografii. No także zreflektowałem się no, po pół roku. Może trochę tam po 7 czy 8 miesiącach, no i zrezygnowałem z tej geografii. Ale co, to nie była twoją pasją geografia? Była, tak, że tak powiem, ale nie do końca, dlatego że no, zacząłem myśleć trochę bardziej praktycznie, jak ja się utrzymam potem z tej geografii i na ile to będzie mi to, wiesz, ułatwi mi to skończenie tych studiów jakiś porządny start w życiu. Jasna sprawa. No a potem co studiowałeś? No to słuchaj, potem to tak, że tak powiem, moje kroki skierowały się ku wojsku. Zresztą jak to było w tych czasach, dość dużo ludzi, że tak powiem, chciało zrobić tę karierę wojskową. No i poszedłem do szkoły oficerskiej w Zegrzu i skończyłem tą szkołę wojskową. O, i jaki masz stopień? No teraz to mam stopień, już doszedłem do stopnia podpułkownika i na tym zakończyłem, dlatego że już kończę karierę i w ogóle będę się zajmował czym innym i kończę tutaj z wojskiem całkowicie przygodę, także to już będzie rozdział zamknięty. Podpułkownik, no to już strasznie wysoko, no to ładną karierę tak, zrobiłeś. Tak, powiedzmy, no tak, prawie wysoko, jak to niektórzy mówią. Tak. Ale co, no to teraz ma już na wojskową emeryturę. No już prawie tak. Jakaś tam będzie taka minimalna, tak. Także generalnie będę mógł sobie pozwolić tutaj, żeby być tym menadżerem do spraw piłkarzy i na razie, że tak powiem, trochę dokładać do tego interesu, a później to zobaczymy, jak wyjdzie. No dobra. Ale wróćmy do tego, czym się zajmujesz teraz, czyli menadżerowaniem tych piłkarzy. Skąd w ogóle taki pomysł na to? Nie wiem. Widziałeś jakiegoś chłopaka, któremu by się przydał menadżer, czy jak? Czy widziałem, słuchaj, no... Moje założenie jest takie, że się nagrałeś dużo w gry, typu menadżer piłkarski, Nie, słuchaj, w te gry nie grałem. Chociaż jest dużo tych gier rzeczywiście i tutaj podobno można się dobrze wyszkolić. Jeżeli nawet tam słyszałem od niektórych, że jeżeli ktoś chce być prawdziwym menadżerem, to najpierw powinien sobie w te gry grać, bo one rzeczywiście tam pomagają zostać menadżerem piłkarskim. A ja przede wszystkim tak, no, byłem do tej pory menadżerem do spraw projektów inwestycyjnych i zajmowałem się no, takimi zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, no, czyli to jest też menadżer, tylko że no... No ale to wiesz, to w wojsku, ale no. Tutaj całkiem coś, skąd był taki pomysł, że przyszłość właśnie w tym kierunku byś chciał, czyli menadżerować, no bo gdzie, wyczytałeś, że jest taka możliwość, czy jak? Bo ja bym sobie, no, jakbym wymyślał nawet 1000 zawodów, jakie może człowiek wykonywać, nigdy bym nie wpadł na to, że można zostać menadżerem piłkarskim. No słuchaj, ja w ogóle kiedyś, to nawet ładnych parę lat temu jeszcze, to nie wiedziałem, że jest taki zawód, nie?
Co prawda on, ta licencja jest od niedawno wydawana, od 8, tam 10 czy 12 lat. Wcześniej nie było. Ale menadżerowie byli, tylko nie było licencji, tak? Tak, no to może tak powiedzmy. Tak, była tak zwana no, wolnoamerykanka, czy tam no, nie było licencji, tak. I każdy wtedy, że tak powiem, mógł być menadżerem. Zresztą do tej pory są, to zresztą u nas w kraju też jest sporo takich ludzi, którzy są menadżerami, czy podają się za menadżerów piłkarskich, no a nie mają licencji, nie? No ale to już jest inna sprawa i no generalnie skąd pomysł? No rzeczywiście, ja to, że tak powiem, czułem, że to jest to, co chcę robić tam kiedyś w przyszłości i to, co lubię i to, co będę robił. I akurat nadarzyła mi się taka okazja, że udało mi się zdać ten egzamin na to, uzyskać tą licencję, no także dlatego, że tak powiem, już bez, mam ten jeden kierunek wytyczony, i będę się tego trzymał. No, a jak się uda, no to zobaczymy. Jakim będę tym menadżerem piłkarskim, jakie sukcesy odniosę, to zobaczymy. Pewnie no zacząłem od założenia strony internetowej, o której tam wspomniałeś. No, jest taka no, dość udana. No, myślę, że no, jakby się to trochę chwaląc, projektowałem ją razem z moją córką i no, wyszło myślę nieźle. Teraz trzeba trochę czasu też poświęcać, żeby ją tam aktualizować i na bieżąco, że tak powiem, utrzymywać na dość wysokim poziomie, co też nie jest takie łatwe, no ale myślę, że to jakoś będzie kontynuowane. Jasna sprawa, powoli. No ale dobra, odebrałeś licencję, no i w jaki sposób znalazłeś klientów? No bo czekaj, kto jest twoim klientem w zasadzie? Chyba piłkarz. Posłuchaj, tak, piłkarze. I tu ci powiem, sytuacja jest taka dość ciekawa, bo sam się, ale to widzisz, uczę się tego zawodu, a to od podstaw, właściwie od początku, bo na dobrą sprawę to nie było z kim, że tak powiem, porozmawiać tutaj, bo w tym środowisku, jak jesteś nowy, to tak, przede wszystkim jak nie masz znajomości, tak jak ja, jesteś nowy, czyli nie jesteś tam już byłym piłkarzem, czy tam jakimś trenerem, no to masz start utrudniony już na początku, bo prawie nikt cię nie zna i tak na dobrą sprawę to nikt nie chce z tobą rozmawiać. Ale tak, przede wszystkim teraz skąd klientów miałem? Klientów to się sam zdziwiłem, słuchaj, bo jak po pierwsze jak moje nazwisko pojawiło się na stronie FIFA jako już tego agenta licencjonowanego, to zaraz po kilku dniach miałem dziesiątki e-maili z całego świata od piłkarzy. I słuchaj, no ja, że tak powiem, dopiero potem się dowiedziałem, że ci w ogóle większość tych menadżerów, tych, że tak powiem, starszych, zaawansowanych, to w ogóle na takie e-maile nie odpowiada, nie? A ja, no, że tak powiem, no, piszą piłkarze i to różni z całego świata i z Afryki, przede wszystkim z Kamerunu, z Kenii, znaczy z Kenii to może mniej, bo tam jest piłka mniej rozwinięta, ale z Nigerii, no z Brazylii bardzo dużo, gdzieś tam z Meksyku, z Urugwaju, z Hiszpanii też kilku, chociaż tam trochę mniej, bo tam ma większość menadżerów swoich i piszą i proszą o to, żeby im znaleźć klub. Generalnie to wiadomo, wszyscy chcą grać w Europie, niekoniecznie w Polsce, na jakimś klubie europejskim. I także tych, że tak powiem, e-maili to miałem dziesiątki codziennie. Przez tydzień to było tam czasami nawet po kilkadziesiąt w tygodniu i na początku po prostu na wszystkie odpowiadałem. I no to zajęcie, tak że tak powiem, to było dość pracochłonne i zajmowało mi dużo czasu, a to były na tej zasadzie raczej, że grzecznościowe, że ktoś napisał mi e-maila, no to nie wypadało nie odpowiedzieć, nie? No tak. No a w taki sposób, że tak powiem, no to raczej dobrego piłkarza się nie znajdzie, no a dawać nadzieję tamtym młodym chłopakom, że obiecując im, że będą gdzieś grali, już nawet ich nie widząc, czy nie obserwując, no to jest trochę niepoważne, nie? No, dlatego no, teraz staram się generalnie, jeżeli czyli jakiś poczekaj, chłopak... ogólnie w tej branży jest tak, że no, piłkarze mają ciśnienie, żeby znaleźć takiego. Tak, mają ciśnienie, chcą przede wszystkim tak, wiadomo, chcą się rozwijać, chcą grać i ciężko im jest samemu gdzieś się tam przebić do jakiegokolwiek klubu, dlatego no, szukają, proszą o pomoc menadżerów. I często myślę, że jest to właśnie najlepszy sposób. No i poniekąd jest, nie? Chociaż są też tacy, którzy tam bezpośrednio, nie wiem czy słyszałeś, są tak zwani piłkarze, że tak powiem, turyści, czy tam jakkolwiek ich zwał. Oni po prostu jeżdżą sobie po całym świecie, od klubów do klubów na różnego rodzaju testy. No i generalnie ich kariera kończy się na tym tylko, że odbywają jakieś tam testy czy sparingi, a generalnie tam mało który klub ich przyjmuje, bo po prostu to jest tak, że jak to u nas
Nie wiem, czy wiesz, jak to jest w naszej piłce, że przynajmniej tak do tej pory się zdarzały takie przypadki, że niektóre kluby to tak zwanych właściwie w ten sposób no, zatrudniała piłkarzy i kupowali ich z internetu, jak to się mówi, prawda? Czyli generalnie no, nie znając jego dokładnych tam możliwości i co on wcześniej robił, gdzie grał, jego, no, czyli brali, można powiedzieć, piłkarza w ciemno, albo kiedyś słyszałeś może... Naprawdę? Nie wiem, ja się zupełnie na piłce nie znam, wiesz, no, raz no, na rok no, tam powiedzmy... Tak to u nas jest. Wydawało się, że ktoś tam gdzieś, wiesz, pojechał jakiś właściciel klubu czy menadżer, bo też tak było do Brazylii, przywiózł tam 10 czy 20 Brazylijczyków, to już myślał, że stworzy najlepszy zespół tutaj, który, wiesz, wygra w Polsce ligę i będzie walczył ewentualnie tam w Europie, w lidze europejskiej, nie? Ale to niestety to się tak nie sprawdza. To słyszałem, że właśnie jest jakiś taki zespół, gdzie są sami Brazylijczycy chyba. Słuchaj, no był taki, już nie będę mówił jaki, ale był taki zespół, wiesz, tak, że byli sami Brazylijczycy. No i co tak powiem, tam sukcesów nie odniósł ten zespół, nie? No ale to wiesz, no. Generalnie chodzi tu o to, jak wszędzie, wiesz, w biznesie przede wszystkim, że no trzeba mieć pomysł na wszystko, czyli trzeba mieć, wiesz, tak ten klub piłkarski, to też powiem, nie tak, że oni tam na łapu capu gdzieś jakiś piłkarzy, wiesz, łapią, testują i zatrudniają, czy tam po znajomości, bo też tak jest, wiesz, jak to znajomy tego czy tamtego, znajomy sprawa. Prezesa, czy trener znajomego, jest tam znajomy trenera, już ma grać, nie? A to niestety powinna być, wiesz, cała strategia opracowana dla klubu, cały program, no i tak dalej, to powinno wyjść według jakiegoś planu, wiesz, te transfery powinny być realizowane według jakichś kryteriów, zasad przyjmowania ci piłkarzy i tak zwana polityka transferowa powinna być prowadzona odpowiednia. No i tak to wygląda, wiesz. Czyli, no. Czyli ale co? To się wszyscy uczą, wiesz, i coraz lepiej jest. No dobra, ale wróćmy do tych sposobów pozyskiwania, czyli z maili to tak nie bardzo. No, znaczy nie, w tym sensie nie bardzo, że tak i tak, wiesz, generalnie to z maili to w tym sensie nie bardzo, że jak jest gdzieś zawodnik, który do mnie pisze z Afryki czy z Brazylii, wiesz, no to trudno, tak, bo ja bym go musiał obserwować przez jakiś czas, oprócz tego, wiesz, konsultować się z jakimś piłkarzem czy ze skautem piłkarskim, który też obserwuje tych piłkarzy, nie, żeby zobaczyć, czy on robi postęp przede wszystkim, ten piłkarz, wiesz. Czy robi postęp, nie? A co to znaczy się robić postęp? Rozwija sportowo, czy się rozwija, wiesz o co chodzi? No, to znaczy co, że strzela więcej bramek, więcej na setkę biega szybciej? No tak, no wiesz, jakie ma, czy wiesz, ile ma, czy więcej ma podań celnych, niecelnych i tak dalej. Więcej ma strat, czy przechwytów, czy strat, wiesz. Ale poczekaj. Tak, no bo w takim klubie, no nie wiem, brazylijskim, trzecioligowym, no to, czy czwartoligowym, no to ktoś takie rzeczy mierzy? Tak, słuchaj, to się może, słuchaj, bo powiedzmy, że takie kluby, gdzie są, no nie mają, że tak powiem, są zbyt biedne i nie mają środków, to się mierzy. Słuchaj, w tych klubach, które są no, na wyższym poziomie rozwoju, to tak, oczywiście, są nawet specjalne programy komputerowe, słuchaj, które mierzą każdego piłkarza, ile on przebiegł kilometrów, wiesz, na boisku, jakie miał przyspieszenie, ile sprintem, ile, wiesz, to... skąd oni wiedzą, gdzie, no, ile słuchaj, biegasz? Ile miał podań celnych, ile niecelnych, ile strat, ile przechwytów, wiesz, ile zagrań... Ale to rozumiem, że ktoś musi obserwować i wklepywać do Excela jakiegoś, tak? Słuchaj, tak, można to robić, że tak powiem, jak teraz powiedziałeś, tak, wklepywać sobie, bo ja to też czasami tak robiłem, ale to jest, że to jest pracochłonne, że tak powiem ręcznie, nie? Czyli wiesz, siedzisz, obserwujesz danego zawodnika, aha, i go tam, dziedziczasz mu to wszystko, wiesz, i wklepujesz ręcznie, nie? No ale też są, wiesz, bardziej rozwinięte kluby, no stać na to, że mają specjalne programy komputerowe do tego, ale wiesz? Ale są programy komputerowe, no to też ktoś musi te dane tam wklepać, czy jak? Nie, no ja myślę, że to jest, wiesz, że po prostu jest program ułożony, software jest podłączony odpowiednio do każdego zawodnika, wiesz, i to potem wszystko zliczane. A zawodnik ma jakąś opaskę, czy kamera go jakoś śledzi specjalnie, czy Czy ma opaskę, to wiesz, nie, podejrzewam, że na meczu takim normalnym to nie, to nie ma takich rzeczy, tam ewentualnie na jakichś, wiesz, sparingach czy treningach, to tak, mogłem tam coś im zakładać, nie, piłkarzom, ale tak to nie, podczas meczu to nie. Ale myślę, że nie musi mieć takiej opaski. Jakbyśmy się zastanowili, wiesz, to myślę, że jest programowo możliwość, wiesz, ułożenia tak software'u, napisania, że on po prostu program będzie śledził zawodnika. Z kamery na przykład. No na przykład, tak, no. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Może ktoś ze słuchaczy będzie wiedział, czy jak no właśnie, to się może ktoś będzie wiedział, bo wiesz, bo ja to wchodzę w to, ale mi się wydaje i słyszałem, że są takie programy, wiesz.
Nie wiem, teraz nie mogę dokładnie ci powiem, jaka jest nazwa takiego programu, ale wiem, że są. Ale to by była, myślę, też dobra nisza na dobry biznes, żeby po prostu stworzyć taki software, który chociażby będzie mierzył, ile piłkarz przebiegł, nie? Przecież tak, to prosta kamera i tylko... Prosta kamera, sczytywanie numerków z pleców, tak? I mierzenie, ile przebiegł. No, ile sprintem przebiegł na przykład, tak. I, no i takie kilka takich podstawowych parametrów, tak. I żeby to zliczał, widzisz, to jest na pewno dobre. Bo u nas to generalnie przy ocenie, już wracając do tych, wiesz, u nas transferów. Dlaczego tak jest, że u nas, wiesz, dużo, jak zauważyłeś pewnie, dużo zawodników tych z zagranicy, którzy no, są kupowani przez kluby, czy tam kontraktowani, tak mają kontrakty z naszymi klubami, tak zauważyłeś, dużo tych transferów jest tak zwanych nietrafnych. Czyli jest no, piłkarz, który generalnie został kupiony przez klub, zarabia duże pieniądze, a często jest tak, w większości przypadków, no, że gra na poziomie no, takim średnim, nie tak, że ci nasi, którzy są polscy piłkarze, no, reprezentują ten sam poziom, nie? A albo wcale nie grają, nie mogą się przebić, albo biorą dużo mniejsze pieniądze. No tak, no ale co, Polacy biorą mniejsze pieniądze niż ci, co przyjeżdżają skądś tam, z jakiegoś no, kanału? Czasami tak jest, wiesz, tak, bo tam już ono tam jest ustawiane w roli jakiegoś tam, wiesz, gwiazdy, czy tam półgwiazdy, tak, że on tam gdzieś zrobił nie wiadomo jaki wynik, nie wiadomo jak grał, a wiesz, a nikt tego nawet dokładnie nie zweryfikował, nie sprawdził, nie? Tylko tam gdzieś został, wiesz, polecony przez kogoś tam i ma być już najlepszy i on tutaj ma, wiesz, sukcesy i zbawić klub i same sukcesy mają być dzięki jego grze, nie? No ale to niestety... Dobra. Zresztą jak zauważysz, przyjrzeć się tym zagranicznym piłkarzom, to ich można na palcach jednej ręki wymienić w Ekstraklasie, którzy są naprawdę dobrzy. Okej. Okay. Dobra, czyli nie maile, czyli co? Trzeba jeździć na mecze, na treningi różnych, nie wiem, wiejskich... No słuchaj, to też było tak z tymi, no tak, no tak by się wydawało, nie teraz gdzie jeździć, nie, to też jest dobre pytanie. No chyba po takich wioskach małych jak Jędrzejów czy Skierniewice, te? No właśnie, no na początku tak jeździłem po takich mniejszych wioskach, wiesz, i generalnie, ale doszedłem do wniosku jednak takiego, że to nie jest jednak chyba najlepsza opcja. Albo czekaj, bo najpierw ustalmy co. Co jest tutaj twoim, że tak powiem, sukcesem? No bo rozumiem, że jeżeli tak czysto do pieniędzy podejdźmy, to najlepsze pieniądze się zrobi, jak się znajdzie takiego zdolnego bajtla, tak, nastolatka i potem się go poprowadzi. No bo to tak, nie jest interes przejąć jakiegoś chyba dobrego piłkarza, tylko znaleźć takiego bajtla małego. Tak, bo przejąć to, wiesz, przejąć to nikt nie wypuści ci z ręki, żaden menadżer takiego już zawodnika kształtowanego na pewnym poziomie, nie? No to ciężko, chyba też są takie przypadki, że tam powiem piłkarz rezygnuje z menadżera, bo menadżer jest, albo się tam jest, też mam taki przypadek niedawno, że po prostu chłopak do mnie taki, wiesz, nawet tak, że z trzeciej ligi, nie, no dzwoni i mówi, że menadżer się do niego w ogóle nie odzywa, nie, to trochę nieładnie, nie, i on tam ani e-mailem, ani telefonicznie się nie może z nim skontaktować, no ja też mu nie mogłem za bardzo pomóc, napisałem do tego menadżera, tam zadzwoniłem, on się też do mnie nie odzywa, nie, no także generalnie w ten sposób tam ewentualnie jeszcze może być, że jacyś piłkarze generalnie rezygnują z menadżerów, nie, ale to jest też, no, główne wiesz, dotarcie do zawodnika, czy tam zdobycie zawodnika, to jest tak, że trzeba go, tak mówić, znaleźć takiego młodego, nie? Czyli takiego młodą perełkę, taki młody talent, nie? I wtedy go odpowiednio poprowadzić. No, no dobra, czyli co, zacząłeś jeździć, jak z tych maili nic nie wyszło, no to tak, pytanie jest zasadnicze, gdzie znaleźć teraz, prawda? No, ale zacząłeś jeździć po tych miasteczkach, ale to też nie było dobre rozwiązanie. Dlaczego? Nie było dobre, słuchaj, dlaczego? Przede wszystkim, że tak jeździłem po takich mniejszych miasteczkach, na przykład, no jak mówimy tam Jędrzejów, Skierniewice, jakieś tam jeszcze takie dużo innych takich, ale a tak, założyłem... A byłeś w Jędrzejowie, no, może akurat, czy... Słucham? Byłeś w Jędrzejowie, czy tak tylko tak? W Jędrzejowie nie, słuchaj. Ale nie, to dobrze, nie byłem, to dobrze. No, ale nie wiem, jaka tam jest teraz drużyna, wiesz co? Nie, jest Naprzód Jędrzejów. Słucham? Ale trzecią ligę mają? Chyba nie nawet. Wiesz co, chyba tak, ale albo spadają nawet z tej trzeciej ligi, czy może z czwartej spadają. Oni zawsze spadają, to jest taki zespół, który zawsze spada, nie? No, to tak, no w Skierniewicach też był tak, wiesz, Unia, Skierniewica dość dobrze, tak, znaczy był poziom, załóżmy tak, dawna to była nawet trzecia liga, no dawniej, nie, ale teraz to już jest czwarta. No dobra, generalnie, wróćmy do tematu już, czemu takie jeżdżenie nie jest fajne?
Słuchaj, no przede wszystkim, że nie, takie jeżdżenie nie daje ci, że tak powiem, możliwości znalezienia dobrego piłkarza po takich mniejszych miejscowościach. Dlatego, że w większości tych miejscowości, słuchaj, jest tak, no to to nawet i to trzeba będzie coś z tym zrobić. Zobaczymy, to jest pewnie duże zadanie dla PZPN-u. Wiesz, teraz są nowe władze i ja widzę, że oni czują ten problem. Generalnie tu mówimy o szkoleniu młodzieży. Słuchaj, generalnie jest tak w tych małych miejscowościach, że jeżeli są te kluby, czy tak powiem, ta młodzież gra w tych klubach juniorskich, czyli są liga juniorów, tam załóżmy do 16 lat, czy tam. Jasne, prawda? No i generalnie jest tak, że w takich tych miasteczkach ten chłopak, który nawet jest dobry, czy w miarę dobry, on 16 lat jest najstarszy w lidze tych juniorów, mhm. i potem już nie ma na niego możliwości, żeby on grał dalej, bo w tym mieście, na przykład taka Zduńska Wola, czy tam takie miasteczka, takie jest miasta gdzieś dziesiątki, prawda? Tak. On kończy tą ligę juniorów i jest dobry, ale w tym mieście już miasta nie stać, czy tam nie ma sponsora, nie ma drużyny takiej, wie, z trzeciej ligi, z drugiej ligi, czy nawet z czwartej ligi, gdzie on mógłby grać dalej. I ten piłkarz już zostaje, że tak powiem, krótko można powiedzieć. Ale to chyba no, twoja robota nie. jest taka, żeby go do jakiegoś lepszego klubu wkręcić, chociażby na rezerwowego. Nie ma dalszej możliwości gry. Słuchaj, no tak, moja rola jest oczywiście tak, żeby go wkręcić, ale jeżeli on by, słuchaj, ma chłopak, zobacz, 16 lat załóżmy, to na niego jest najlepszym rozwiązaniem, żeby on jeszcze został, nawet jak jest rzeczywiście bardzo dobry, czy dobry, czy tam chce grać, ma ambicje, zresztą chce się rozwijać, żeby on jeszcze został w tym swojej rodzinnej miejscowości, prawda, bo on tam ma szkołę i tak dalej. I teraz tak mało się kto, no, zdecyduje, ja się nie dziwię, żeby gdzieś tam grać teraz w innym miasteczku, tam załóżmy o 100 km dalej, czy 200, czy tam w większym mieście, no i wiesz, tutaj to się wiąże z tym koszty dodatkowe, nie, jeżeli ktoś jest poza domem, a poza tym taki chłopak, no to wiesz, jeszcze dobrze było, jakby był z rodzicami razem, nie? Bo to jest, no, jednak ale to chyba taki wieku, za takie jeszcze... granie, no to mu płacą chyba, nie? Czy jak to jest? No nie, jeszcze tutaj to nie. Nie, nie, bo to jest, wiesz, jak już dostanie kontrakt w takim klubie, no rzeczywiście kontrakt tak zwany profesjonalny. No tak, jeżeli jest amatorem, to mu nie płacą, wiesz, to generalnie u nas też jest tutaj ten tego rodzaju, wiesz, ból, jeżeli chodzi o tych juniorów, że tutaj to, jeżeli chodzi o juniorów, o płacenie tym piłkarzom, no to rodzice, wiesz, wszystkie koszty pokrywają. Aha. Także tutaj, no, klub piłkarski, no to tam w niewielkim stopniu, wiesz, nawet także juniorzy, to głównie koszt spoczywa na rodzicach, wiesz, także tutaj jest, no, a tym bardziej, jeżeli on miałby potem gdzieś wyjechać i grać dalej, jako nie mając ten kontrakt, jako amator, nie? Czyli generalnie on by tam nie dostawał żadnych wielkich pieniędzy, nie? No to się... No tak, a jeszcze prawo jazdów nie ma, no to... No właśnie, no to takie, wiesz, generalnie chodzi o to, że jak jest szkolenie, nie? W tej młodzieży, żeby ono było jeszcze zapewnione dalsza możliwość gry tych piłkarzy, rozwoju w tych miejscowościach, tam gdzie oni się, wiesz, wychowują, tam gdzie się urodzili, nie? A potem rzeczywiście to już jak jest ta piłka zawodowa na wyższym poziomie, to mogą sobie wtedy tam już zmieniać te kluby i kraje, i miasta, nie? Jasne. Ale to jest też, no i ból jest generalnie taki, że nie stać, nie ma, wiesz, w Polsce takich poważnych firm zbyt dużo, które by tak gotowe były zainwestować w kluby piłkarskie, piłkę nożną. Miasta niektóre w Polsce też są niechętne. No bo tych orlików nabudowali, to teraz muszą je utrzymywać, to kasy nie ma. Tak, i ręce, wiesz, no, i się cieszą, nabudowali orlików, wiesz, no, obok mnie też jest taki orlik, ale to tak sobie chłopaki tylko kopią, wiesz, dla zabawy, nie? A to też jest dobre, że przynajmniej nie stoją tam pod budką z piwem, czy wina nie piją, czy piwa, nie? To jest to ale, no co ty, wiesz, odmawiasz dzieciom piwa się napić? Nie, no nie odmawiam, słuchaj, pamiętam... No, sam żeś pewnie łoił nieźle. Tak, jeszcze, no pamiętam, rzeczywiście jak człowiek był młody, to tak, to było prawo młodości takie, że rzeczywiście, no. No ale też piłkę grałem, widzisz, i dzięki temu, no... No w sumie racja. No. W sumie racja, pamiętam kiedyś karą było, że się kogoś nie wypuściło na podwórko, a teraz karą jest, że trzeba wyłączyć komputer i wygonić dziecko na podwórko, to jest kara. Tak. Więc jak to się czasy zmieniają, nie? No dobra, no to w takim razie, skoro nie maile, nie małe miasteczka, to co, wielkie miasta? I szukanie takich, no nie wiem, boiskowych piłkarzy, takich przed blokiem co grają, czy jak? Nie, słuchaj, takie miasta, gdzie jest rozwinięta dobrze, wiesz,
ligi, gdzie jest dobrze szkolenie rozwinięte. O tak. Czyli to szkółki piłkarskie, gdzie są? Tak, szkółki piłkarskie, wiesz, i oprócz szkółek piłkarskich to te miasta, gdzie są, wiesz, silne, mają drużyny juniorów, nie? No to u nas to są przede wszystkim duże miasta, wiesz, co za tym idzie, no Warszawa, czyli Legia Warszawa, jest Polonia Warszawa, no... No, no duże miasta, no to przeważnie, no to mają... No. No bardziej zawsze są w tych pierwszych miejscach. Tak, tak? Czyli generalnie skupiam się, wiesz, na juniorach tutaj z tych większych miast, bo tutaj jest, wiesz, no przede wszystkim tak, no są bardziej, jest, mają tutaj większe możliwości ci piłkarze, no pod względem szkolenia, wiesz, ta baza jest tutaj treningowa rozwinięta bardziej, nie? Mają, wiesz, są te akademie piłkarskie, są też... No, przy tych klubach są te drużyny, wiesz, juniorów, no tak, i mają, wiesz, większa jest selekcja przede wszystkim, jest wyższy poziom szkolenia, no i tak dalej, nie? I z tych właśnie klubów tu można znaleźć rzeczywiście takich tych juniorów, no, bo wiesz, talent to talentem, nie? Ale to trzeba jeszcze dużo pracy włożyć to, żeby być dobrym piłkarzem, no. Okej, okay, czyli najlepszy sposób pozyskiwania szkółki piłkarskie. O, to już powoli dochodzimy do super przepisu na piłkarza. Okej, okay. A pamiętasz, nie wiem, swój pierwszy kontrakt, jaki podpisałeś z piłkarzem? Tak, znaczy tak, to jest tak zwane umowa o reprezentowanie, pamiętam. Tak, tak. Słuchaj, generalnie to tak, ja nie chcę mieć... No to nie dawaj nazwisk, nie dawaj nazwisk, tylko przygody. Nie, chodzi mi o nazwiska. Generalnie już doszedłem do tego wniosku, że nie chcę mieć na początku dużo, w ogóle nie chcę mieć dużo piłkarzy, tylko chcę mieć kilku i w miarę dobrych, wiesz, no takich, które mi się uda dobrych, że tak powiem, pozyskać. A to przede wszystkim dlatego, żeby być w stanie im coś zapewnić, wiesz, bo ja na przykład dziwię się, są menadżerowie, którzy mają no, po kilkunastu czy kilkudziesięciu tych piłkarzy i się zastanawiam, cały czas zachodzę w głowie, jak oni będą w stanie każdemu zapewnić jakiś klub po pewnym czasie, a czasami trzeba w jednym czasie, wiesz, kilku naraz zapewnić kluby jakieś, nie? No po prostu no idą, tak, że... idą na ilość, tak? Tak, że... no raczej chyba tak. I rachunek prawdopodobieństwa. Tak, tak. A ja chcę mieć, wiesz, góra 4-5 przynajmniej na początku, tam potem może się to powiększy, załóżmy do... ale na pewno nie więcej niż 10, o tak. No, no, no i właśnie tych kilku twoich pochodzi właśnie z takich szkółek, czy jak? Tak, no, na razie, słuchaj, na razie to mam, że tak powiem, dwóch, nie? I o tak, pochodzi z klubu juniorów, juniora grają. Aha, czyli to zanim przyjdą pieniądze z tego, to musi minąć jeszcze te 5-10 lat, nie? No myślę, że tak. Jeżeli oni się będą tak rozwijać nadal, nie, to około tak 3-4, no do 5 lat, tak. Dopóki jakiegoś poważnego kontraktu nie. Tak, dopóki nie znajdą. Tak, nie podpiszą, no. Okej. Okay. A słuchaj, a nie ma. Ja tak jak się kiedyś NBA interesowało. O, nie? Ja też, słuchaj, pamiętam te czasy, jak wstawałem o 4 rano, nie wiem, pamiętasz, pewnie też były w telewizji naszej, były tak, transmisje tak. No NBA, właśnie, to mniej więcej wtedy do liceum chodziłem. No tak, tak, i to było tak, słuchaj, 5-4 rano jakoś tak pamiętam, nie? Nawet muszę było... powiedzieć, że byłem takim małym bukmacherem, bo przyjmowałem zakłady, kto wygra. Aha, no to ja tylko sobie wyniki w zeszycie spisywałem, wiesz, bo to tak... Po złotówkę czy dwa były zakłady, a ja zawsze wygrywałem, nie? No bo ja byłem ten, no... No bo tam wszedłeś trochę bardziej, rozgryzłeś się ze sobą, nie, tak? Bo ja byłem tym bankiem, a bank zawsze wygrywa na rachunku prawdopodobieństwa, no nie? W każdym bądź razie, o co chodzi? Nawet w tych filmach, którymi nas bombardują, no to tam każdy uniwersytet ma jakąś drużynę, taką wiesz, w jakimś sporcie, jest liga tych uniwersytetów i tam ludzie niekiedy bardziej kibicują tym uniwersyteckim drużynom niż tym, że rzeczywiście zawodowym, nie? I tam przeważnie na samym końcu tych rozgrywek pojawia się mecz, gdzie przychodzi taki obserwator. No to podejrzewam, że tam to jest lepiej rozwinięte. W Polsce nie ma czegoś takiego, że no nie wiem, są jakieś takie ligi uniwersyteckie, czy coś takiego, gdzie można by takie talenty wyłaniać? No raczej chyba nie, wiesz. Teraz mówimy o koszykówce akurat. Nie, mówimy o piłce nożnej. No, w Ameryce, znaczy w Ameryce bardziej jest rozwinięty no koszykówka. U nas jednak ta piłka nożna ma monopol. Tak? Piłka nożna. Ale nie ma jakichś takich lig uniwersyteckich, drużyn? Nie, uniwersyteckich to nie, wiesz. Nie. U nas raczej to w ten sposób to nie. Nie funkcjonuje. Nie ma tak, żeby piłkarze, nie, żeby mieli jakieś uniwersyteckie ligi, to raczej nie. Uniwersytety raczej
To wiesz, jest ta, no takie jest siatkówka, nie? To Politechnika ma i tam być może jeszcze jakieś inne uniwersytety mają jakieś tam dyscypliny, ale to tak. Ale nie ma tak, żeby słuchaj, bo tam jest w ogóle liga akademicka, prawda, w Stanach. No właśnie, właśnie, to ale nie, mówię, u nas to nie, i nie to, ma tak. I to jest no. chyba takie miejsce tam tak. pozyskiwania talentów, no bo... Tak, zgadza się. I zresztą jak wiesz pewnie dobrze, to z tej ligi akademickiej, no to potem większość dostaje się do NBA, prawda? No dokładnie, dokładnie. I to są zawody, kto... Także to jest najprostszy sposób taki, no tak. A nie myślałeś, żeby taki model działania przenieść tutaj do Polski? Znaczy stworzyć taką ligę po prostu. No słuchaj, żeby stworzyć, no to jest, słuchaj, ja generalnie, to wiesz, co mi się marzy, stworzenie czego? No dawaj. Stworzenie takiego prawdziwego zdarzenia w Polsce klubu piłkarskiego, wiesz? Ale to nie mamy, no to mamy trochę co? Tych klubów. No, jeszcze raz? Mamy trochę tych klubów, no to bez przesady. No, ale wiesz, no widzisz, mamy takich klubów, trochę mamy, one są, że tak powiem, może na coraz większym poziomie, ale zauważ, że żaden z nich nie gra w ogóle w lidze europejskiej, znaczy jak gra, no to tam załóżmy, no nie osiąga wielkich sukcesów, no a w lidze mistrzów tym bardziej, nie? A teraz widzisz, generalnie to myślę, że tak, u nas nawet jak tych piłkarzy mamy coraz lepszych, to nadal w klubach brakuje przede wszystkim tego managementu, czyli tak porządnego zarządzania, porządnej organizacji, wiesz, i na takim klubie też można, że tak powiem, jeszcze oprócz tego, że wypromować, że ten klub może jakiś tam biznesmen, czy który właśnie będzie inwestował w ten klub, to może oprócz tego, że wypromuje to ten swój biznes, to też z tego klubu... Ale to może, wiesz, to tak? na promocji się pieniędzy nie ma, to raczej tacy hobbyści dają kasę na te kluby, no ale słuchaj... No to ale zobacz, w Europie niektórzy nieźle zarabiają na tych klubach piłkarskich, wiesz, hobby jest swoją drogą. Naprawdę? Że to oczywiście zamiłowanie do piłki, tak, no, tak, dalej. Gdzie słyszę, no. To każdy klub piłkarski ma długi. No to nie jest tak do końca. Teraz słuchaj, nie każdy, ale poza tym słuchaj, Borussia Dortmund na przykład ma ileś tam kilkadziesiąt milionów euro teraz zysków, nie? No także słuchaj, na kilka lat im starczy spokojnie, wiesz, takiego porządnego no, egzystowania, nie? Także pewnie słyszałeś, że tam teraz ten szejk ileś tam włożył, ten Paris Saint-Germain, 80 milionów euro, prawda? Aha. I też liczy na sukcesy, żeby od razu były. Też podejrzewam, że za szybko i bez chyba takiego poważniejszego biznesplanu, no ale jednak zobaczymy, czy mu się to uda. Ale u nas w Polsce uważam, że nie trzeba nawet takich wielkich pieniędzy. Jest taki klub, nie wiem, czy słyszałeś, w Białorusi, Batę Borysow, który ma budżet roczny, słuchaj, 5 milionów euro. 5 milionów euro to jest budżet u nas w Krakowi, która gra w pierwszej lidze, słuchaj, tylko. A Batę Borysow, oprócz tego, że wiesz, gra w tej pierwszej lidze w Ekstraklasie białoruskiej, to jeszcze gra z powodzeniem w Lidze Mistrzów, tak? Znaczy, no tak, no ale to chyba zależy, kto ma większy budżet, no to wtedy... Ale to słuchaj, no widzisz, budżet jest porównywalny do Krakowi i zmierzam do czego? Do tego, że w Polsce naprawdę nie trzeba wielkich tutaj milionów euro, tak jak to tam ten szejk tam pompuje w Paris Saint-Germain, tylko no załóżmy tam kilkanaście milionów złotych rocznego budżetu i można stworzyć by taki klub, który z powodzeniem grałby w Lidze Mistrzów, w Lidze Europejskiej czy w Lidze Mistrzów. No dobrze, no to czemu tak się nie zrobiło? No właśnie to jest moje takie marzenie, żeby stworzyć taki klub. Czemu tak się nie dzieje? No słuchaj, generalnie oprócz tego, że u nas kluby jeszcze są na niższym poziomie organizacyjnym, wiesz, no generalnie... Ale co to znaczy niższy poziom organizacyjny? Słuchaj, no podejrzewam, że u nas żaden klub nie ma porządnego biznesplanu, rozwoju. Nie ma żadnej wizji rozwoju, wiesz. To tak sobie po prostu wegetuje z roku na rok, tam trochę na reklamach, trochę tam na kibicach sobie zarobią, tu sprzedadzą zawodnika, a jak mają trochę lepszych, wiesz, załóżmy, są, wiesz, to powtarza się historia, no, jak kluby mają trochę lepszych zawodników, wiesz, to zamiast dalej inwestować w rozwój i żeby zajmować jakieś sukcesy w Europie, wywalczyć, i to generalnie pozbywają się tych zawodników zaraz w najbliższym, wiesz, możliwym momencie. I nadal, że tak powiem, klepią tą biedę i wegetują tak tylko, żeby, wiesz, przetrwać kolejny rok. No, nie wiem, czy tak jest. No, jest tak? Znaczy... Ja myślę, że jest tak. W większości nie ma takich drużyn, które na przykład są w pierwszej trójce tych najlepszych drużyn 5 lat z rzędu, tylko co? Tylko się tak rotują cały czas? No wiesz, no generalnie no, jest kilka dobrych klubów w Polsce, takich, które wiadomo, że będą walczyć o mistrzostwo, prawda? Według mnie
rozróżnić taki zespół z jakimś tam planem, wizją i tak dalej, jak powiedziałeś, to jest wtedy, tak. jeżeli ciągle jest najlepszy, prawda? A jeżeli raz jest no najlepszy, tak. raz nie, no to rzeczywiście jest bez wizji. No właśnie. No to widzisz, są takie kluby, czy nie ma, że są zawsze powiedzmy najlepsze, czy... No widzisz, nie. Według mnie w Polsce nie ma. Zresztą tak by sobie prześledził statystyki z ostatnich kilku lat tych naszych no właśnie, klubów. Dlatego to no, pytam, bo ty zdarzyłeś na nie będziemy pamięć, teraz nie? wymieniać klubu, wie, żeby tam nie po imieniu, nie? Ale ja nie widzę takiego klubu, wiesz, żeby miał taką zarysowaną długofalową, długoletnią wizję, bo nawet jak tam, że tak powiem, mają taki pomysł, że będziemy grali tam tutaj w Lidze Mistrzów, czy tam w Lidze Europejskiej, nie? Tu wszyscy na hura to tak jest robione i zaraz, wiesz, po pierwszych tam kilku przegranych, że tak powiem, kilku niepowodzeniach zaraz na początku, to już wszystko upada, wszystko leci na dół, wiesz? I klub powraca do tak naszej szarej polskiej rzeczywistości, że tam gdzieś na dole tabeli, czy tam w połowie, wiesz, i że następny taki zryw jest potem, załóżmy, za dwa lata, nie? Polska, tak, Polacy lubią zrywy, nie? Tak, takie zrywy, tak, takie wolnościowe. Czy tam zamiast coś harować takiego, tak pozytywistycznie, no? harować tak, od rana do wieczora, to zrywy. No. Ja z synowcem na czele, jakoś to będzie, nie? Tak, jakoś to będzie. Tak. No to słuchaj, a jaki jest problem taki klub no, zrobić? No generalnie słuchaj, problem jest taki, że potrzeba przede wszystkim inwestora, jak to był, pamiętasz, taki inwestor strategiczny, pamiętasz, był tak, gdzie szukali inwestora strategicznego, tak, nie? Tak, tak. Słuchaj, no chciałbym znaleźć takiego inwestora strategicznego. Ale to nie wystarczy kawał łąki i się zarejestrować nie. w jakiejś tam lidze? Słuchaj, wystarczy. To słuchaj, no generalnie tak, są różne opcje, wiesz. Najlepsza, trzeba zacząć od tego, ja się nad tym zastanawiałem, że to nie może być gdzieś tam, wiesz, kawał łąki na wsi, nie? Generalnie to klub, no niestety, ale nie uspokójmy się, ale... Z tego co ja wiem, to są takie kluby, takie wiejskie, które grają w ekstraklasie, że nawet gdyby wszyscy mieszkańcy przyszli na to boisko... No tak, to by się na stadionie zmieścili, jeszcze tak. by zostało dla gości. No ja słyszałem, że jest taki... No jest, słuchaj, no są takie kluby, ale to już wiesz, generalnie chodzi o to, że taki klub, wiesz, żeby tak powiem, na pewnym poziomie grać i egzystować, to musi mieć, nie oszukujmy, no żyje tak z kibiców, nie? Z kibiców, z reklam, no czyli już samo przejście, no musi to być w jakimś tam takim dość większym, dość dużym mieście, no żeby ci kibice tam no mogli dobrze, przyjść. No dobrze, ale słuchaj, nawet w takim większym mieście, w takiej, nie wiem, Łodzi, no to chyba te 2 hektary ziemi, no to nie jest jakiś taki duży koszt. Nie, nie jest problem. Słuchaj, są właśnie, nawet w Warszawie jest taki klub też, tam pewnie sobie skojarzysz, nie? Który no kiedyś, wiesz, miał duże sukcesy, no a teraz rzeczywiście jest tam w czwartej lidze. I jakby ten, że tak powiem, taki inwestor tam zainwestował tutaj w ten klub, czy tam jakiś inny klub w takim dużym mieście pieniądze, no to wiesz, no to pomysł dalej byłby, no że tak powiem, oprócz tego znalezienia tego inwestora, to jeszcze odpowiedniej organizacji, szkolenia, no i tak dalej, i żeby i odpowiedniego ułożenia no biznes planu, tak żeby z tym klubem można było, no że tak powiem, coś zrobić i żeby można było odnosić sukcesy. Tak jak widzisz, nie trzeba tu zbyt takich wielkich pieniędzy w Polsce. Podejrzewam, że to może być no tak około tam kilkunastu milionów złotych rocznie mogłoby wystarczyć, żeby tutaj odnosić... No, wtedy to już masz taki sukces na miarę kraju, gdybyś taki no miał. Tak, ale, tak. No, ale wiesz, żeby tak chociaż zacząć w tej czwartej lidze, czy gdzieś tam od dołu, zacząć po prostu zdobywać doświadczenie. No tak, bo mówimy teraz tak, rzeczywiście mogą być tak dwie opcje takie, albo wykupić taki klub, wiesz, przejąć, gdyby się znalazł taki sponsor, który byłby, wiesz, gotowy i przejąć taki klub na przykład, który gdzieś tam w pierwszej lidze, w drugiej, wiesz, który ma problemy finansowe, bo tak często bywa, że ktoś tam przejmuje te kluby, nie? Nie zawsze, że tak powiem, z odpowiednią wizją, czy tam celem. A to nie jest tak, że te kluby wszystkie w Polsce to są państwowe? Nie, słuchaj, nie, mało. Znaczy jest część taki, że tak powiem, miasto jest właścicielem, ale to nie, to albo jest wspólne, są, jest część miasto. Generalnie to nie. Że tak powiem, są takie też kluby, które są prywatne, nie? Także tutaj nie. Większość na pewno nie jest. Prywatyzować taki klub, nie? Może... No tak, ale są takie kluby, słuchaj, tak. Całkiem, ja myślę, że najgorzej są takie kluby, gdzie wiesz, gdzie jest to podzielone, czyli miasto jest właścicielem i jakiś tam jasne jeden sprawę. Kilku, czy nawet kilka osób. No dobra, jest ale taki, tak, no. Wiesz, to nie można na przykład założyć takiej szkółki i na bazie tych ludzi ze szkółki zarejestrować się w piątej lidze, czy czwartej, żeby już zbierać jakieś doświadczenie. No przecież rodzice kupią szaliki, wiesz, będą nagrania nie, oglądać. Pewnie, że można.
Można, tylko to trzeba wszystko, wiesz, ułożyć sobie odpowiedni plan do tego i działać, nie, zgodnie z tym planem. No, coś czuję, że właśnie kombinujesz w tym kierunku. Tak cię specjalnie podgaduję. Generalnie słuchaj, no będę szukał takiej osoby, która by była gotowa tutaj zainwestować w Polsce w jakiś klub piłkarski. Zobaczymy. Będę się chciał chyba udać, na razie to rozpoznaję ten rynek. Wiesz, w Polsce to, no nie wiem, być może podejrzewam, że łatwiej będzie znaleźć taką osobę gdzieś tam, wiesz, wśród tych krajów arabskich, nie? No ale to jest trochę tak też, no, że tak powiem, tam bym musiał zrobić. Jaki Arab by chciał zainwestować w Polsce? Przecież tu zimno jest. No powoli chyba zaczną inwestować, nie? Bo tak się wydaje, że skoro inwestują, wiesz, tam we Francji, nie? Czy tam w Hiszpanii, teraz też ktoś tam wykupił, nie wiem, czy nie to chyba nie Arab taki, który tam też upadał. Ale powoli chyba zaczną inwestować, wiesz, bo to z tego jednak też można mieć duże pieniądze, nie? Oprócz tego, że... No nie wiem, czy można. Ktoś to robi... Można mieć, słuchaj. Według mnie to tylko tacy hobbyści dają pieniądze na to. Według mnie to tylko tacy hobbyści, tak? No, ma zbędny milion, to da. No tak, rzeczywiście ci, no, dużo jest, rzeczywiście masz rację. Tych, którzy tam sponsorują, czy wkładają w piłkę nożną pieniądze, to większość z nich to jest nie tyle hobbyści, co po prostu, no, którzy mają ludzie, którzy kochają piłkę nożną. No nie? Dokładnie, robią, dokładnie. Tak, no, to teraz no, raczej takie, no, czy ja wiem, czy na posiadaniu klubu. Raczej nie nastawiają się, że... Ale to, słuchaj, no, ale żaden biznesmen, że tak powiem, poważny, no to jednak, wiesz, hobby to jest hobby, nie? To był u nas... Tak, ale no. te emocje, że mój klub jest najlepszy, prawda? Czy tak, że wygrał, no, ale... no to jest właśnie ta chyba nagroda. No i przy okazji, to wiesz, ja też jestem, bo to mój klub świadczy o mnie też, nie? No dokładnie, dokładnie. Takie sportowe zawody, no. Zawody, tak, to widzisz. No dobrze, ale słuchaj, przecież dużo tych sponsorów się chyba wycofało, jak były te afery z kupowaniem meczy i tak dalej. No, a propos Kielce, prawda, i Korona Kielce, które tam no sponsorował go człowiek, no ale po tych aferach się odciął, no bo co jeszcze będą na niego no się tak, skupiać? No nie, no masz rację tutaj jednak, ale to już jest, uważam, że to się zmienia na lepsze, bo to nie służy, wiesz, takie te, też to te nasze prokuratury też tam podobno działają i to dość ostro, nie? Tam, że tak powiem, dużo jest tam na tych oskarżonych, czy tam bierze udział w różnych tych procesach podejrzanych o ustawianie meczów, ale to też tutaj sportowe sankcje są nakładane na tych ludzi, także generalnie eliminuje ich się z piłki nożnej, wiesz? No, ale nie słyszałem, żeby jakiś klub zawieszono z tego że kupił jakiś mecz. No słuchaj, no były kary, były sportowe, tak, były. No na przykład 5000 zł podejrzewam, a nie, że na przykład wywalenie z ligi na 5 lat. No była degradacja, tak. Też, była? No, były, tak, no także różnie, to odjęcie punktów było też. Słuchaj, tak, były kary, sportowe sankcje w stosunku do klubów, jak i do piłkarzy były. Słuchaj, złą tylko jest, że tak powiem, tutaj takim elementem w tym wszystkim, że była tak zwana też stosowana, jak to się mówi tam, no prohibicja, czy jak to wiesz, to że nagle tam wiesz, było tak zwane przedawnienie, nie? Tych, jeżeli ktoś tam był za korupcję, co nie powinno, uważam, mieć miejsca, nie? Za takie, wiesz, no... No ja uważam, ale wiesz, no korupcja to nie jest przestępstwo. To już nie chodzi o to, że to jest przestępstwo, wiesz, pewnie nie jest, bo to powinien jest, nagrodę dostać, że udało mu się przekupić. Paragraf, to są paragrafy, słuchaj, także, ale tu nie chodzi już. Ja nie rozumiem, wiesz, tych ludzi, bo dla mnie sport to powinien, wiesz, co jak co, nie, ale to jest gdzie jak gdzie, nie, wiesz, ale sport, no to jest typowo, wiesz, czysta gra, nie, to wszystko powinno być się decydować na boisku, słuchaj, no bo inaczej przecież to jest w ogóle to bez sensu. Jeżeli to gdzieś ma tam gdzieś decydować jakieś pieniądze, wiesz, pod stolikiem tam, poza boiskiem, nie? Ktoś ma tam na tym robić jakieś interesy, wiesz, no to w ogóle to taki sport to nie ma sensu, wiesz, wszyscy się od tego odwracają, sponsorzy i w ogóle wszyscy, i kibice, nie? No także, wiesz, to wszyscy powinni zrozumieć, nie? No ale jakoś się tak, nie odwracają ci kibice. Słucham? Jakoś się ci kibice nie odwracają. Ale to mówisz chyba o tak zwanych kibolach, co tam tylko szukają, że tak powiem, bardziej zadymy, no tak? No ja nie, wiesz co, kibole to są bardzo fajni ludzie, tylko mi podpadli strasznie, no bo śpiewali, że obalą rząd, tak? Że tam Tusk, ktoś tam, twój rząd obalą kibole, no i no takie obiecanki cacanki się okazały.
No tak, że tak powiem, nie są zbyt konsekwentni, tak, nie się są, stanowczy nie są w swoich postanowieniach, tak? Tak, no tak, to czyli tak, są mało wiarygodni, tak? Możemy do tego, wiesz, też dalej dojść, no tak, i tak wyciągnąć, co? No ale nie, bo przeważnie, no jak człowiek jest z Warszawy, no to jest za jakąś drużyną z Warszawy, no nie za Bydgoszczą, więc nie no sądzę, tak, żeby tutaj jakieś takie wow. Słuchaj, gdybym ja się dowiedział, że Naprzód Jędrzejów znalazł się w pierwszej lidze, dlatego że tam 3 miliony wydali na łapówki, to ja bym był dumny, no, że im się udało dać takie łapówki, że do pierwszej ligi weszli. Słuchaj, no właśnie, ale to ja myślę, że jednak tu powinniśmy, to mówisz to na podstawie naszego, że tak powiem, może. No bo słuchaj, według mnie na tym sport polega. Życia, że tak powiem, no z innych sfer tutaj, gospodarki i tak dalej, tak, polityki. A my tak mówimy tutaj o sporcie i uważam, no, że... No sport, to... no słuchaj, ale wiesz, sport to nie tylko tych 11 zawodników, to jest, wiesz, lepsze przygotowanie, lepsze wytrenowanie, nie, lepszy tak, trener, lepszy klubu, człowiek, też, co daje łapówki, tak. Wiesz, to są, wiesz, no, to można powiedzieć, że to taki 12 piłkarz by był, nie? Że to wszystko, wiesz, no to, wiesz, jak to jest ten cytat taki, że ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy, tak? Tak. To pewnie, to nie wiem, czy to nie cytujesz piłkarskiego pokera, no czy tak, gdzieś tam, tak, chyba czy tak. Chyba stamtąd, tak? No tak, nie wiem skąd, ale Hugo w swojej audycji często ten cytat puszcza, tak? Że nie, no, ale Kamil, to wtedy to nie ma sensu, ta piłka nożna jako gra, nie? To w ogóle jako sport wtedy, to jednak słuchaj, i kibice... A dlaczego nie traktować dawania łapówek jako sport? Dawanie i branie łapówek jako sport? No słuchaj. Jest ten sędzia, jedna drużyna go chce przekupić i druga. I teraz od kogo ten sędzia weźmie? No nie zawsze od tego, kto daje więcej. Może czasami od tego, że na przykład jest ładniej pachnie, albo wiesz, albo go bardziej lubi. Wiesz, to też jest jakieś takie negocjacje sportowe, tak, takie, no na tym to polega chyba, nie? Wiesz, ja cię teraz tak podpuszczam, nie? Żeby audycja była ciekawsza, nie? Ale ogólnie... Słuchaj, no niewątpliwie, że tak powiem, są pewne takie u nas przesłanki, inaczej, może nie przesłanki, ale rozwiązania do tej pory jeszcze istniejące w naszej tutaj piłce nożnej, no które, że tak powiem, zachęcają nawet do tego typu postaw czy zachowań, nie? No ale... No na przykład to, że ja nie wiem nadal jak to jest, wiesz, jak to się dzieje, ale że sędziemu, wiesz, płaci klub piłkarski, gospodarz, nie? A nie na przykład PZP, no organizacja, która, wiesz, odpowiada za organizację. No wiesz, aż mi się to nie chce wierzyć, muszę to sprawdzić, no ale no tak jest, nie wiem czy to się nie zmieniło, no. Ale jaja, no to potem się dziwią, że... Nie, generalnie słuchaj, nawet i ci kibice na pewno, czy nawet tak zwani kibole też, myślę, że nie tolerują tutaj, wiesz, korupcji i przekupstwa. No nie wiem, może nas słucha jakiś kibol. Nawet widzisz, jak się ładnie tutaj wyraziłem o kibolach, także tutaj nawet myślę, że na pewno też chcą, żeby to była gra, wiesz, żeby się wszystko rozgrywało na boisku, jeśli chodzi o... Może nas słucha jakiś kibol. Czasami nas słuchają, to zadzwońcie, to się chętnie dowiemy. Ale co, wracając, podsumowując, to twoje zajęcie, czyli menadżerowanie piłkarzem. Powiedziałeś, że w Polsce jest 70 takich menadżerów. No tak. Tych piłkarzy jest znacznie więcej, prawda? A jak to jest na zachodzie? Bo ja rozumiem, że te zachodnie kraje to są takie wskaźniki przyszłości, tak? No bo Polska jest trochę opóźniona, będzie szło w tamtym kierunku. Tak, żeby... No w takich Niemczech, czy tam w innych krajach jest dużo więcej takich menadżerów? Tak, dużo więcej. Słuchaj, na przykład we Włoszech... Może tam nie ma licencji na przykład, jest więcej. Są wszędzie, słuchaj. Licencje FIFA są wszędzie na całym świecie. Jakbyś sobie zobaczył na tą stronę FIFA, to tam z takich krajów, że nawet wiesz, nawet by nie wiedziały, że one mają w ogóle ligi piłkarskie, nie? Aha. A menadżerowie są, no. No dobrze, także, ale dużo więcej tak. Jest? Tam? Dużo więcej tych menadżerów. W niektórych krajach dużo więcej. Na przykład we Włoszech jest ponad 500. Zobacz, to widzisz jaka jest skala? No to Włochy są tyle samo mieszkańców mają co Polska mniej więcej. Tak no wiesz, troszkę więcej mają, ale kilka razy więcej jest menadżerów. Tak się zastanawiam co oni robią, wiesz. Ci wszyscy podejrzewam, że takich naprawdę aktywnych to jest rzeczywiście połowa mniej, ale mimo wszystko to jest dużo, dużo więcej. No tak, no bo skoro tam można dłużej te licencje robić niż w Polsce, no to wiesz,
co roku trochę odpada, to przychodzą nowi. Tak. No to nadal taki niszowy zawód, no bo ja sobie to tak wyobrażałem. Chodzi na to, że szukamy porządnego sponsora, który by tutaj, wiesz, zainwestował w porządny klub w Polsce, a my byśmy go wsparli, tak? Ale poczekaj, bo ja sobie to wyobrażałem, że powiedzmy każdy zawodnik powyżej drugiej ligi to ma jakiegoś menadżera, a się sam nie zajmuje takimi pierdołami papierowymi. No właśnie, widzisz, no tak niby powinno być. Ja sobie to wyobrażam, ale tu wychodzi nawet, że w takich Włoszech, czy tam gdzieś, to tak nie jest. No nie każdy zawodnik. No chyba, że mają takich menadżerów nieoficjalnych. Może i tak być, tak. Wiesz, i to jest właśnie też, nie, raczej według mnie to jest niedobre. I zresztą w Polsce też tak jest, że tam mają takich menadżerów na przykład, że jakiś tam trener jest jego menadżerem, wiesz, jakiś tam działacz, nie, i tak dalej, no. No to źle? Ale... No wiesz, no nie wiem, czy to jest dobre dla klubu i dla piłki i raczej myślę, że chyba nie, bo słuchaj, trener jest od tego, żeby trenować, prawda? Piłkarzy, a nie, że tak powiem, wciskać swoich, tym bardziej, że wiesz, gra jakiś piłkarz, który jest trenera, załóżmy za miesiąc czy dwa nie ma tego trenera już, bo wiesz, jak u nas kluby zmieniają trenerów, że tak powiem, dość szybko. Tak jest, szybciej niż piłkarzy, bo to zawsze trenera wina jest. No widzisz. I także no jednak piłkarz powinien być tak, od grania, masz trener od trenowania, no a menadżer od tego, wiesz, od oddawania tego, łapówek. Żeby... Tak. Oddawania łapówek, tak? O nie. Nie, no podpuszczam. Generalnie oczywiście. Zasada jest jedna, gdzie, ale w sporcie, w piłce nożnej, wiesz, to powinien być, wiesz, w ogóle wolno. Ale to się wszystko nie da, czy to jakieś tam, wiesz, sterydy, nie sterydy, wiesz, przetaczanie krwi, no to... Nie, Kamilu, ale to mamy w kolarstwie, słuchaj. Tutaj u nas nie trzeba sterydów. Czasami tam piłkarz jest tak zwany, że tak powiem, gdzieś tam na kacu czy na podwójnym gazie, nie? To na treningu czasami się zdarzy, ale tak na meczu to już coraz mniej tego jest, wiesz? Naprawdę? Nie, doping też wśród piłkarzy to jest raczej, wiesz, tam rzadkość, nie? Także... Tak, nie biorą tak. Jakieś tam, według mnie, no biorą jakieś witaminki, nie witaminki, wiesz, glukozę przed meczem. No to chyba glukozę to chyba w postaci cukru tylko, nie? No tak. No, także... No. Znaczy nie, no glukozę taką kroplówkę, nie? Wypić. Aha, nie, to raczej chyba nie. Holender, no nie wiem, mi się tak wydawało, szwagier tam coś w piłkę gra, no jakieś tam tak? Jakieś różne takie cuda. No tak, ale takie, mówimy o takich dozwolonych. No rzeczach, tak, nie? No ale wiesz, no to... No glukoza, no to jest zwykły cukier rozpuszczony, co prawda, no w jakiejś tam wodzie, no. Nie? Dobrze, Adamie, dzięki wielkie za rozmowę. Sympatycznie się rozmawiało, zwłaszcza, że ja nie miałem zielonego pojęcia, że w ogóle taki zawód, taka działalność, jaką chcesz teraz otworzyć, no to, że takie coś istnieje, no bo to... Mi zawsze się podobają takie biznesy, które są niszowe, tak? Że nie jakiś tam portal internetowy dziesiąty, tak, czy tam, wiesz, czy aplikacja na smartfona, tylko po prostu, takie pionierstwo trochę, no bo de facto za 20 lat, no to ty będziesz jednym z niewielu osób w Polsce, który w ogóle stworzył taki zawód. No tak, jest niezbyt tak, to jest, można to powiedzieć, dopiero od niedawna tutaj ten zawód się w Polsce rozwija, no i miejmy nadzieję, że będzie się rozwijał nadal, nie, i że to przyniesie, wiesz, korzyść i klubom piłkarskim, i polskiej piłce, wiesz, i PZPN będzie. No i tobie oczywiście, nie? Tak, ładniej będą śpiewać o naszym PZPN-ie też, także wiesz, no. Nie wierzę. No i przy okazji mi też, no, także wszyscy będą zadowoleni. Dobra, no to Adamie, sukcesów życzymy na tym rynku. To dziękuję bardzo. I naszym piłkarzom też życzymy kondycji. I naszym piłkarzom też sukcesu, i reprezentacji naszej również. No to wszystkiego dobrego, moi drodzy. I co, trzymajcie się, a jutro będę audycję prowadził Janka, ale bez Janka, tylko z Michelem będziemy Marbotem rozmawiać sobie, jesteśmy umówieni. O, proszę pozdrowić Michela Marbo ode mnie, Kamilu. No pozdrowimy, oczywiście. Proszę pozdrowić. Poznałeś Michela po drodze? Słuchaj, ja tak miałem z nim ostatnio, poczytałem ten artykuł ciekawy, który mi przysłałeś o Malmie. Aha. I słuchaj, i przechodziłem kiedyś, i, że tak powiem, koło Sejmu, tam gdzie on miał protest i udało mi się, że tak powiem, wspomóc go butelką wody, także i porozmawialiśmy chwilę.
No, no to widzicie, jakie no, tak. tutaj postawy trzeba swoich no, popierać, zresztą nie tylko swoich, fajnych ludzi trzeba popierać, więc jutro sobie posłuchamy, co tam nowego się dzieje u Malmö. O, to będzie ciekawa audycja, pewnie będę jutro słuchał, o 20.30, tak? Tak, o 21.00, my się połączyliśmy o 20.30, bo my musieliśmy przed audycją pogadać. To wiesz. Dobrze, dobrze, to będę jutro słuchał. Dobra, trzymajcie się moi drodzy, do jutra. Albert, wychodzimy!